możemy swobodnie powiedzieć, że niepokonany przez ostatnie lata na arenie polskiej. A ja powiem tylko ci, Piotrze, że naprawdę emocje są dzisiaj spore. Oj, bardzo. No i ostatnia walka tak naprawdę zadecyduje o końcowym wyniku tego meczu. 2.17, 2.16. PWPW, Krajowa Liga Zapaśnicza, nie brakuje dzisiaj emocji w tym pierwszym półfinałowym meczu. Naprawdę bardzo wyrównany mecz, a przeciwnikiem Radka, zawodnika z Piotrkowa, będzie Artur Szachich Jan. Czekałem, aż mój kolega mi to dopowie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że Artur Szachinian, trzecie na Mistrzostwach Europy, miejsce brązowy, medal dwukrotnie zdobył. Piąty na Mistrzostwach Świata Juniorów, piąty na Mistrzostwach Europy Juniorów. Będzie walka, proszę Państwa, ta walka zadecyduje o wszystkim. Że ta łódzka drużyna ma bardzo mocnych zawodników pochodzących z Armenii, którzy są tak naprawdę nieobliczalni w każdej walce. No i już tutaj Artur i teraz Piotr zaskoczył, już wygrywając. Robię, tak jest. Już robię kalkulacje i teraz posłuchaj. Jeżeli walka się kończy do zera, załóżmy, dla budowlanych, wygrali mecz. Ale jeżeli się kończy 3-1, mamy remis, Piotr. Mamy remis. Taka i kalkulacja. Awansu mocno. Mocno, ciekawa. Dalej wisi, dalej wisi. Dalej wisi w powietrzu. Głową uderzył teraz troszeczkę, aczkolwiek zderzyli się obydwoje. Proszę Państwa, zobaczymy. Jakby się ta walka nie skończyła, to tak naprawdę mamy już tutaj sensację w tym meczu. Jakby to nie patrzeć na to, już mamy sensację naprawdę. 130 kg, aczkolwiek możecie Państwo zobaczyć, że oni na pewno nie ważą po 130, tak? To już widać. Ale dynamika, proszę Państwa, jest naprawdę imponująca. Zobaczymy, dużo wyższy zawodnik z Piotrkowa od zawodnika z Łodzi. Sugeruje pasywność, jest pierwsze ostrzeżenie dla zawodnika z budowlanych. Zobaczymy, co będzie dalej, czy obydwoje naprawdę mocno dynamicznie walczą. O, tu idzie na wszystko, tu idzie na umór, tu idzie na umór, tu idzie naprawdę na umór, naprawdę na umór. No, kolejna żółta kartka dla narożnika budowlanych. Myślę, że obydwoje zawodnicy atakowali głowami, wiesz, Piotr. Myślę, że obydwoje atakowali. Zobaczymy teraz. Studzi troszeczkę zapędy Andrzej Broński. Zawodnicy, tak jest, po sportowemu, naprawdę tak trzeba. Zobaczymy. Artur na co dzień startował w niższej kategorii 85 kg, no ale przypomnijmy, że z Łukaszem Banakiem w meczu z AZ Suprą Wrocław zwyciężył z naszym etatowym mistrzem Polski. A który... był skazany na pożarcie. Tak jest, ale jednak była taka był skazany, typowa tak. walka Dawida z Goliatem, wiele kilogramów różnicy, no ale tą swoją determinacją, wolą walki zwyciężył i tak może być też dzisiaj w tej walce. Teraz pasywność dla zawodnika z Piotrkowa. Próbuje Radek wypchnąć Artura, ale no na razie troszeczkę się to wszystko ostudziło. Zobaczymy, tak, są na środku z powrotem, 1-1 w ostrzeżeniach. Myślę, że teraz Andrzej będzie musiał któregoś z tych zawodników upomnieć drugim ostrzeżeniem. Dalej ich przywołuje do walki. Tak, no. Teraz da ostrzeżenie zawodnikowi z Łodzi. Zobaczymy, jak doświadczenie w parterze, chociaż tak jak mówię, jest dużo wyższy, dużo większy zasięg ramion jest u Radka Grzybickiego. Andrzej przywołuje do tego służby porządkowe, techniczne, żeby wytrzeć matę. Już ktoś tam idzie. Sekundeczka. Chwila oddechu. Drodzy Państwo, mamy delikatne oczywiście emocje. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko mecz. Ja wiem, że to naprawdę jest emocje mecz, tutaj sięgają zenitu, tak jest. Tak. Nadej w Wrestling Team Piotrków Trybunalski. Natomiast pamiętajcie, że jesteśmy tylko ludźmi i powinniśmy się szanować. Ponieważ to jest sport, który jest tak naprawdę z nami od starożytności.
No znowu tutaj zawodnicy próbują... Radek... Ja myślę, że Radek trochę gra tutaj na tak czas. Jest, ja też tak uważam. Też tak dobrze uważam. Się przypiąć. Ale nie chciałem tego, Piotrek, powiedzieć. Uważam, że troszeczkę zagrał tutaj, żeby złapać kilka oddechów więcej. No to są aktorzy, to jest przedstawienie, to jest wielkie show. Każdy tutaj szuka okazji, dosucha, żeby gdzieś tam... Dosucha, sam wydarł to Rysiu Leśniewski. Zobaczymy, jest parter. Po raz trzeci w pozycję parterową idzie Artur. I zobaczymy, czy wykorzysta to teraz za szybko. Za szybko daje ostrzeżenie zawodnikowi z Piotrkowa. Zobaczymy. Jeszcze parter według starych zasad. Teraz w nowych przepisach zawodnik rozpoczyna leżąc na brzuchu. Nie ma tylu kontrowersji. Sprytnie. Wstał! Teraz Artur, ale wyszedł z tego parteru! Cudownie to zrobił! Ale jak go szukał, Piotr, no coś nieprawdopodobnego! Bardzo, bardzo fajnie to zrobił, spektakularnie. Tak, Radek Grzybicki się mocno przygotowywał, nastawiał na ten parter, na to takie rozczarowanie. Ale teraz pójdzie Artur w parter, bardzo dynamicznie. Teraz pójdzie w parter Radek Grzybicki, na pewno. Ja myślę, że teraz już... Radek Grzybicki zasięg ramion, sięga rękoma gdzieś tam do obejścia swojego przeciwnika. No niezwykle emocjonująca walka ostatnia, która decyduje o końcowym wyniku tego meczu. Tak jest, bądź co bądź, tak jest. Mecz, który zadecyduje o tym, kto później będzie miał lepszą zaliczkę przed rewanżem w drodze do wielkiego finału. I teraz finału. Piotr wyniesie czy nie wyniesie? No ma tutaj... Radek jest dużo wyższy, tak jest. Radek kilku kilogramów też gra na czas, podobnie jak to było z Radkiem Grzybickim. Są ale to swego rodzaju szachy. Dużo wyższy, no, ale teraz dużo wyższy. Ja myślę, że się zdecyduje na wózek. Myślisz, że będzie to odwrotny pas? No nie, tutaj popełnił błąd, no, moim zdaniem Andrzej. No nie. Myślę, że Andrzej, no, w takiej błąd, walce tak kontrowersyjna decyzja. No przypomnijmy, ile Radek Grzybicki przeciągał ten parter. Nie, no na pewno nie przysporzę mu tutaj kibiców w Łodzi. No ale dobra, walka, ale walka idzie trwa dalej, jest cały walka czas otwarta. Dalej, tak mamy jest. 0-0. Przypomnijmy, że jeśli się walka tym wynikiem skończy, to AKS wygra tą walkę. Wpadka! Ale cóż to? Ja też nie wiem. Moim zdaniem rzucał ramię. Była wpadka, dlaczego trenerzy nie rzucają protestu? Rzucał ramię. Nie rzucą protestu? Nie, chyba nie. Chociaż powinni. No moim zdaniem rzucał ramię, ale dobra, Piotrek, no sędzia orzekł inaczej, jest 2-0, zobaczymy co teraz, się... jest punkt, wyszedł, no wyszedł! No to wyszedł zawodnik, wyszedł. Teraz nie. Zupełnie inna decyzja. O nie, no tutaj ja mam wrażenie, że nasz sędzia próbuje ukarać może kibiców z Łodzi tymi kontrowersyjnymi decyzjami. A my cały czas emocje, pamiętajcie o naszym sprzęcie. Łukasz Góral stoi z pokoju, jako jedyny jeszcze w narożniku, nie dostał żółtej kartki. Nie, wyszedł. Wydaje mi się, że wyszedł zawodnik z... To jest za duża stawka na tak kontrowersyjne decyzje, ale mamy challenge, czyli jednak będzie analiza wideo, tylko nie wiadomo do końca, czy tej przedostatniej akcji z wpadką. Czy tej akcji? Nie, tej ostatniej akcji, Piotr, tej ostatniej, bo z tą wpadką już ta sytuacja już jest historią. Zobaczymy. No i mamy. Ja wiem, że są emocje, bo to jest naprawdę. Mamy challenge. Sekundeczkę. Tylko czy będzie dobrze widać brzeg maty, czy zawodnik wyszedł? Przypomnijmy, że za wyjście z maty jest strata punktu. Wyszedł! Wyszedł! No ja! Nie no! Podtrzymuję werdykt. No nie wiem, ja uważam, że wyszedł. Ja uważam, że wyszedł, Piotr. No dwie kontrowersyjne decyzje. No szkoda, że tutaj pan Andrzej Broński nie ma też jakiegoś wsparcia sędziowskiego, jest jedynym sędzią. Każdy jest człowiekiem, może się mylić. No szkoda tylko, że ta walka, ten każdy punkt będzie tutaj miał znaczenie o ostatecznym wyniku meczu. Ja uważam, no i że teraz ten parter... nie rozpoczęli. No widać, że wszyscy mocno pobudzeni tą walką. I kibice, i trenerzy, i sami zawodnicy mocno na siebie nacierają. Gdzieś tam szukają tego chwytu. Radek Grzybicki cały czas idzie do przodu, ale podobnie Artur Szachachian. No ale bardziej taki jest spięty, boi się wykluczeń Artur. Zobaczymy, to jest... mamy 3,5 minuty walki.
czyli pół minuty drugiej rundy. Proszę Państwa, zobaczymy. Uważam, że dostanie teraz ostrzeżenie znowu chyba Radek. Tylko czy znowu nie będzie... No mieliśmy trzy kontrowersyjne decyzje tak naprawdę sędziego. Parter, wpadka i tam wyjście za matę. No oby to nie zadecydowało o ostatecznym wyniku tej walki. Może zobaczymy jeszcze kolejne punkty. No i któryś z nich wyjaśni, kto tak naprawdę w tej walce jest lepszy. Czwarta minuta walki, zaczęła się piąta, proszę Państwa. Obydwaj się wykluczają, ogromna siła. Siła na siłę idzie. Zobaczymy. Meczu i tej rundy. Jest 2-0 jednak jest. 2-0 czy 3, bo nie wiem teraz. Nie, cofnięty był ten jeden punkt, tak? To dobrze. Też teraz, nie wiem, jakaś butelka wleciała na boisko. No już robi się naprawdę nerwowo. Obyśmy jednak w tym duchu sportowym fair play dokończyli ten pojedynek, ten mecz. Poczekajmy do końca. Pamiętajcie, że nieważne jak zaczęliśmy, ale ważne jak skończymy. Jest 2-0, tak? Pamiętajmy, że ta walka się nie skończyła. Jeszcze Artur Szerefian może obrócić wynik tego meczu na swoją korzyść. No, zobaczymy teraz, który i na z pewno nich... będzie próbował do samego wyklucza, końca. Wyklucza rękę. Zabiera tą rękę, stara się zabrać, ale widzę, że tutaj Radek mocno ależ jest... doping teraz na trybunach. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Wszyscy wstali, na stojąco dopingują swoje drużyny. Słychać na przemian Budowlani, AKS, Piotrków. No i nacierają w dalszym ciągu na siebie, wykluczają gdzieś tam Nadgarski. Sprowadził go do parteru, ale Artur nie ma siły. Cały czas był nie czujny, ma siły. Kontrolował tą sytuację. Jest kolejna przerwa ze strony sędziego, gdzieś tam upomnienie w stronę narożnika KS Budowlani Łódź. Widać, że jest bardzo nerwowo. Dawno nie było takich emocji na spotkaniu. Ale uważam, że pasywny jest pasywny Radek, naprawdę. On broni tego wyniku. Jest minuta została, on broni tego wyniku. To już widać, że on nie chce walczyć. On chce obronić. No nie ma już tego spokoju, co w wywiadach wcześniej, kiedy to przedstawiał AKS jako zdecydowanego faworyta. No też jest naprawdę zdenerwowany. Powiedzmy sobie szczerze, że no tutaj... Tak jest, tak jest, tak jest. No teraz tutaj Piotrek wykorzysta, czy nie wykorzysta? Nie wiem, czy w parterze jest w stanie tak wysokiego zawodnika o takim zasięgu ramion rzucić, zobaczymy. Może jakieś sprytne tutaj rozwiązanie? No nie, niestety, no nie wiem, czy się w tej decydującej walce tu sędzia nie... Zobaczymy teraz, Piotrek! No jest uchwyt spięty, teraz tylko pociągnąć wszystkie siły. Zbiera się dosyć długo. Przygotowuje się do wynoszenia. Zobaczymy. Zrobi. Przechodzi, zmienia stronę. Zrobi! Jest wózek! Jest! Sąd jeszcze jeden! Jeszcze jeden wózek! Jest pierwszy wózek. Jest wózek, no jest i remis. Mamy 2-2. Jest remis. I 20 remis sekund. No remis jest korzystniejszy jednak dla drużyny z Piotrkowa. Dla drużyny z Piotrkowa, przypomnijmy, Piotrkowa, że mamy tak jeszcze rewanż. Jeszcze mamy 40 sekund. 20. Ależ emocje, proszę Państwa. Jeszcze nacierają, jeszcze Radek Grzybicki chciałby 15 sekund, 10. No czy któryś jeszcze zaryzykuje jakiś rzut? 10 sekund, zaryzykuje 5 sekund. 7, 6, 5. Jeszcze próba tam obejścia, zagarnięcia ręką. 2 sekundy i mamy. Mamy zwycięstwo! 4 punkty. Piotrze. Nie, nie, chyba nie. Jest chyba 2-2. Nie, co się stało? No, do końca. Do końca emocji nie ma. Też mi się tak wydaje. Do dwóch, tak jak podejrzewaliśmy, jednak to był jakiś błąd. Czyli mamy remis, ale zobacz, zawodnicy dzielą się punktami. Gdyby ten wynik, gdyby ten pierwszy parter nie przerwał Andrzej, nie wiadomo jakby się to skończyło. Wow, czyli 16-14 zwycięża minimalnie AKS Madej Piotrków Trybunalski. Ale to jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo dobra zaliczka na walki rewanżowe. No ale teraz rewanżowe. Ten obrazek, gdzie zawodnicy przytulili się po brawo, tej walce. Brawo, jeszcze sobie tak coś jest. Wyjaśniają, podają sobie dłonie. Brawo. No jednak ten duch fair play musi unosi być, się tak w powietrzu jest. I brawo, jest to ważne proszę Państwa, tak w tej jest. Pięknej, szlachetnej, starej dyscyplinie.
Łódzka Atlas Arena, arena współczesnych gladiatorów po raz kolejny zostawia nas z ogromnymi emocjami. Myślę, że jeszcze dzisiaj długo trenerzy, zawodnicy będą analizować te walki, wracać do tych sytuacji, no, omawiać to sobie wszystko. No i mamy tylko dwa dni do meczu rewanżowego, proszę Państwa, który zostanie rozegrany w Piotrkowie. Trybunalski. Piotrkowie, proszę Państwa, tak jest.